Ma. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj w planie nie ma nic. Dam namiar na Anię, co z wami grała w China Together, bo fajna. To ma 10 tysięcy wyświetleń? I ciągnęłam na Polka będąc na związku. Ja pie... Twarzy nikt nie zauważa. Co k***a? Co ciągnęłam dla Bolka będąc tą w związku? Aha. Wszystko jest z GTRP. Jak Makena pozdrawia, suko. Zoba klip XDDDD. Kurwa Ania, co dupy k***a dajesz w RP, ty suko. Trzymam do oczu, k***a. Ja cię ty szonie, k***a. Dobra, co wy pierdolicie, skupcie się na tym meczu, kurwa, bo zaraz mnie pojedę. Już nie mam siły tego grać. S k***a. Na S to cię k***a strela uwiódł i byś mu dupy dała, k***a, JRL. Atencjuszko j***a, ty. Zadacie. Ale z nią jadą, tak, nie? Wszystko jest oczywiście w formie żartu, jeb... Oczywiście w formie żartu, tak? Nic się totalnie nie stało. Nie no, widać, że jak już powiedział, że na Estro się trela uwiódł i byś mu dupy dała, to już się przykro zrobiło. Jak oglądam RP-towal na tego klasyka... Patrzcie, kurwa, pacy. Ci też jacyś pedały, kurwa. Zobacz, jaką ma maskę, kurwa. Jakaś seks zabawka. Z chłopakiem się bawią. O kurwa. Kurwa. Teraz to musimy wezwać medyku. Nie no, wtedy to było kurwa co innego. Wtedy to było śmieszne. Nie wiem czy wiecie, ale dzisiaj byłem na nagrywkach. W sensie wczoraj, ale dzisiaj byłem na nagrywkach, był tam darmowy, darmowa kawa była, był ekspres do kawy i można sobie było zrobić kawę, więc skorzystałem sobie, nie? Nie ukrywam, że wypiłem tam ze 4 kawy i 3 dziki wypiłem, te takie wiecie, elektrolitowe, niebieskie. Co się dało, to tam, że tak powiem, podjebałem, ale nic nie zjadłem, no, nic nie zjadłem. Będzie za niedługo można mnie zobaczyć, nie wiem za ile, ale za niedługo pewnie. Będzie można mnie zobaczyć na jednym z kanałów i ty. Nie mogę chyba likować z kim, a szkoda. Wiecie, że byłem tam dzisiaj, nie? I później wracam do domu i miałem żywca z drugi kupionego, nie? I później patrzę, a tu k***a na żywcu, patrzcie to. Normalnie nie uczeska, k***a. Na żywcu. I akurat dzisiaj ją widziałem, nie? Na żywo. I na puszce jeszcze. Mega jest miła, nie? Mega jest miła Karolina. A co mówiła? No właśnie niedużo, dlatego jest mega miła. Nie no, ale szczerze? Ona nie brzmi tak na żywo. Da się ją normalnie zrozumieć. Ona nie mówi tak. Tylko normalnie idzie sobie pogadać z nią, nie? Serio. Nie gadam w jej języku. Normalnie szła wymiana zdań. Czy widziałem a propos mocny gaz? Stop drinking that water! Stop drinking that type of water, bro! Drink Fiji water! Drink what prom! Is Fiji water? Drink prom! It's... No. This water is the best. The mocny gaz! Hard gaz! Mocny gaz? What did you just mocny say? Gaz. Mocny gaz. Mocny gaz? Mm-hmm. Bro, why do they got a water brand called Moats Niggas? Say it again! No! Mocny gaz! Yeah, you're saying niggas! Mocny gaz! No, it's the strong gas. You know what is strong gas? Like water bubbles. It's strong, better water. That's what I mean. Water is water. Yo, you are a dumbass. Like, you, like, your logic is stupid as shit. Water no, is no, water. Mocny gas. Not, it's not. No, tak, mocny gas jest, nie? Strong gas. Mocny gas. What is that? Bubbles in water. It's not clear water like you. Ooh! How the fuck does bubbles in water make the water better? It's still water! It's still water, but better. Better to drink this. Sparkling water. Because it has bubbles in it. People drinking like Coca-Cola. It's not healthy for them. Like, people want bubbles in water. You are stupid or what? What is... Yo, what? Yo, what is bubbles in water? Oh, so, oh, it's sparkling. You mean sparkling water? Yeah. Oh, gee, mother... My English is not the best. You know what I mean? You mean sparkling water? Hmm? Okej, okay, alright, you a dumbass Pol... Ciekawe, czy Speed jak przyjedzie kiedyś, to sobie kupi mocny gaz. Nie miałem siły, kurwa, dzisiaj chyba. A, sorry, oglądałem sobie filmik. A mogę dokończyć? Dziomek robi wywiad z jakimiś pojebanymi ludźmi.
zjebane. Jest ich około 20. Wszyscy są członkami gangu, wszyscy są zbrojeni. Zgodzili się zrobić wywiad ze mną, ale nie chcą pokazywać twarzy. Dlatego będę kamerę trzymał nisko, żeby nie było ich widać twarzy, ponieważ później oni mogą mieć problemy z policją. Wszyscy są najarani prawdopodobnie i piją alkohol. Ale zgodzili się na to, żebym tutaj przyjechał z kamerą. Zobaczcie. Go chociaż nie ukradli? No generalnie to niby działa w ogóle w tych krajach, niby działa to na tej zasadzie, że jeżeli jakby działasz według ich zasad, wiesz, nie patrzysz na nich krzywo, pilnujesz swojego nosa, to oni ci nic nie zrobią, nie? Ale kurwa, jak wiesz, jak zaczynasz się rzucać i robić problemy, to cię zapierdolą, nie? To jest jakiś kraj, który jest głównym tym. Tam jest zrzut narkotyków z Ameryki Południowej, które idą gdzieś dalej. Belize City. Belize! To jest Belize po prostu. Obok Gwatemali. Maybe you have to be a little bit closer because you see nothing. Ja p***ole. Słuchajcie, zaczynam właśnie interview. Zaczynam właśnie wywiad z jednym z członków z gangu z George Street. Gang from George Street, yes? Yeah. Okay. Zobaczcie. How long you are a member of the gang? All life. All life? Yeah. Have you ever did something which you... Dla tych, co nie widzieli wcześniej, to tu był taki... O, widzicie tu na miniaturce, tu był taki dziadziuś na rowerze. I on mówi, że tu jest generalnie przejebane życie, ale jeśli żyjesz według ich zasad, to nic ci się nie stanie. I ten dziadek jest lokalnym kurierem i... Normalnie się pytał, czy chce na przykład kupić gana, nie? Co tam potrzebuje? Jakieś narkotyki, kurwa, czy broń, że on ci wszystko sprzeda, jak potrzebujesz, nie? Do you worry that someone will kill you one day? No, man, me follow gadong, man. Say again? Me follow gadong. Me now walk it fear, man. Follow goes up. Follow goes up. People okay. Fear me, me not fear people. Okay, how many members of the gang is here? A lot. A lot. You are blood? Huh? You are from. You are belongs to Blood. Yeah. Blood. One hood. Okay. Right here. Okay. George Street. Yeah. Okay. Blood's gang. Blood's gang. Yeah. Okay. How old are you? Me? Me 30 years old. What is the main activity of the gang here? Kill. Hustle and kill people. Kill people and selling drugs as well. Huh? Selling drugs as well? Everything. Everything. Yeah, money okay. I've make. So a horrible. You make money from everything what is possible. They kill about 20 bucks. How much cost to kill someone? Huh? How much cost? Depends. How important is the person? Yeah? Which one is person then? I mean just want to know the rough price of killing someone. 10 grand. 10 grand. Yeah. All right. Did you do this before? Yeah, 10 koła? To sporo, kurwa. Are you what's happened if someone snitched at you or member of your gang? Well, if somebody switch or somebody got snitch, well, I don't say a straight gunshot. That are the number one rule, you see it? Torture. Cut out your tongue and skin off your face. Oh, kurwa. Just before me put a bullet in your mouth. Yeah. Make a bust through your neck back, you see it? Savage. Yeah, so me go deal with it. To jest najbardziej pojebane, że oni takie rzeczy robią i później modlą się do Boga, że tylko on ich może posądzić. Boże, czy zrobiłem źle, oskurując mordę tego syna? How many people did you kill? My good few over 19. 19? Oh. Yeah. So far? 19 dopy. 19. Wow. That's shocking. To you, not to me. Not to you. Do you remember each face of all the person of you killed? All of them. Every night before me go to sleep, me see them, I talk to them. Shit. All right. Yeah. Okay. Did you kill any woman? One time. One time. Yeah. What she did? She snitched. Yes. Look for yes. Pay the price. No rats. She paid the price. Yes. No rats. No rats. Better than the sicario. Yeah. Thanks a lot. Yeah. Respect. Respect. Słuchajcie, kurwa, żółwika z nim zbił, nie? Ja bym się czuł już tak, że normalnie miałby ten i respekt, kurwa. Zresztą jest już nieśmiertelny na tej dzielnicy. Niesamowitego, kończę właśnie mój vlog na tej dzielnicy. Tak wygląda o tej porze. Będąc z tak niebezpiecznym gangiem, teraz w ogóle się już chyba niczego nie boję. No, właśnie o tym mówiłem. Jedziemy.
On był jeszcze w Brooklynie? Kurwa, szczerze? Wydaje mi się, że Brooklyn przy takim kraju trzeciego świata to jest kurwa nic. Tak szczerze, nie? To jest kurwa nic. Bo tutaj życie jest nic nie warte. Kompletnie kurwa nic. Tu cię ktoś pewnie by zapierdolił za ten. Za kurwa kanapkę, nie? How old? 16. Co za gang? To jest kurwa drill gang. Coffee, that's the straight coffee. No kurwa, ale spoko, ziomek. I think I seen one of your documentaries. Yeah. Yeah? Yeah. Alright. Yeah. Good work. Thank you. Tylko moje życie zaczęło się dopiero na tym osiedlu. Prowadziłem się tutaj 2 lata temu. Nazwa tego osiedla to jest Nazwa to jest jako Brooklyn, kurwa. Brooklyn, drogi chuj! Ty wiesz, że on miał iść tylko do sklepu po bułki, a zerował z nimi wódę wcześniej? Normalne wyjście po bułki na Brooklynie. Dollars for this. Nie no, taki Brooklyn to wiesz, kurwa. Nie robi na mnie wrażenia. Zobierzymy Lombard. Jak zdrówko? Powoli, doktor. Wczoraj miałem wypadek na rowerze. Co ci się stało się? Jechałem tak szybko. Na zakręcie wrobiłem. A tam żwir, no. Odbiło mi przynajmniej koła i ślizg. O kur... Takie dobre 15 km na zakręt. Cud, że żyjesz. Aha. Szczerze? Dalton mógłby żyć kurwa na Brooklynie i na tych innych kurwa miejscach z gangami. On by se wszędzie kurwa poradził. A to wrzucam na charytatywną akcję, tak chciałeś, tak? Tak. No i jeszcze ja tamte muszę odebrać. Naprawdę. O, widzisz, wsparcie Daltona to się musi udać. Musi być. 6, 8, daje, ale musi odświecać, jak on widzi, że tu jest dekury, nie? Aparat jest taki, nie? I no, dekoder. Zajebałem wczoraj. Sorry, że nie jest taki wyczuszony. Nie szkodzi, wiesz, to jest cyfrowy Polsat, także odpada. Dobra. Trzymaj. O kurwa. No i to też odpada. Aha, właśnie chcę powiedzieć, że nie jestem gwiazdą Urmardu. Po prostu normalnym człowiekiem. Dalton przyszedł powiedzieć, że ktoś zgubił samochód. Bez kitu, przecież on zjebał rower i powiedział, że ktoś zostawił bez opieki. To żeby nikt nie zjebał, to on przywiózł. Kurwa, dzięki, właśnie ginę, patrz. Ja pierdolę, że kurwa. Kurwa, aż zęby zacisnął, ty. Kurwa, dzięki, właśnie ginę, patrz. Jeszcze to Cinkrow. To jeszcze Cinkrow, kurwa. Super. No lepiej, że kurę, kurwa, niech to Bogu się to przeszkadzają, kurwa, jebane śmiecie. Dobra, nie chcecie na live, to wypierdajcie. Kuba! Męczennik dostał subskrypcję. Dzięki za 5 miesięcy suba. Dobra, Kuba, specjalnie zrób. Ale dzięki, dziękuję wam. Specjalnie ja i tak mi daj suba. Boże, ty wojna. A to widziałem, nawet to polajkowałem i zapisałem, żeby wam pokazać, więc już mogę to odlajkować. To jest mocny materiał, no. To jest uwaga mocne. Już się o panią modliłem. Ale czuję, że mam tu jeszcze więcej, chciałbym więcej. Więcej! Tomasz. Przez niego przemawia Duch Święty. Any saper? Brak zezwolenia na logowanie. Skontaktuj się z biurem obsługi klienta, aby uzyskać dodatkowe informacje. Co jest? Blokują mnie przed wielką wygraną. Czy potrzebuję porady? Bo dzisiaj jest wtorek, a zablokowali mi automaty. Do Mucza Majana. No oglądaj, nie? Kaba jest, no. No przecież oglądam, ale jak ty za złotówkę kręcisz, to weź pisz. Jest, kręcisz. Ja pierdolę 80 groszy. Że się pierdolę. Kurwa. Chyba, dawaj za piątkę jednego spina. A oddasz piątkę potem? Nie, to wielka wygrana jest, poczekaj. No, teraz to... O, no i jest zielonka. Green monitor. Jest znowu zielonka. No i jest 28 zł za piątkę i co, kurwa. Na linie? Ciekawe, ile osób przez tego ziomka we wtorki faktycznie zaczęło na automaty chodzić. Może być tak, że jak ja pójdę do pracy i zarobię z pracy, to cię oddam, nie?
Spoko, bądź, żeby się odbył kiedyś. Nigdy nie pójdziesz do prasy. No pójdę na wakacje, służyłem CV do Biedronki. Tak? Tak, na i do Maka. Włożył też CV do Maka. No nie no, do Maka to przypadkiem wysłałem inne. Jak przypadkiem inne CV wysłałeś do Maka? No bo chciałem wysłać CV takie, co wysłałem kiedyś, co poszedłem do tej restauracji i mnie przyjęli, ale miałem to zapisane na stronie, na Outlooku, co w szkole robiliśmy. Zadanie mieliśmy zrobić CV. To ile ty masz lat? No 18. No kurwa, no i, ale ty młody jesteś. No i wysłałem przypadkowo to szkolne i do Maca wysłałem w CV, że podstawowe umiejętności obsługi programu Adobe. No i my nie przyjęli, nie wiem czemu. No ciekawe. Ale teraz do Biedry. Złożyłem na wsparcie magazynu. Może przyjmą. Tyś zdatny na magazyn, jak ty masz 30 no, kilo i... Ja w Castoramie... No ale ja miałem praktyki w Castoramie, ja mam obycie. Obycie tak. Z materiałem, ty chyba na... A dobra, nie będę. Kasyno to nie jest dobra praca jak coś. Nie no, to jest idealna praca, nie? Ej, Dawid. Zajebista praca. Dawid, bo 2 miesiące temu po pana streamie mówiłeś o swoich mandatach i długach i spłaciłeś już wszystko, czy nie? Oj. No... Przekręcił pewnie. Płaciłeś mandaty? Tylko, no, jeden spłaciłem, taki co dostałem za picie alkoholu, a to chyba wtedy jeszcze takiego nie było. To nowy doszedł za picie alkoholu w miejscu publicznym. Nie no, był. Był, był. A... Jak można dostać za picie alkoholu w miejscu publicznym? No nie wiem, za winkla, kurwa, wiesz. Nie... No ale nie tylko ja dostałem, to chociaż tyle dobrze, że jeszcze ziomek dostał. Dobra. Dzięki, no to ja mam młodziutki 7. To ja go zapłaciłem, ten mandat spłaciłem. Bo skarbówką jakąś straszyli. Że co ci zrobi skarbówka, jak ty nawet nie... No ja nie wiem. Zajęliby cię wypłatę, jakbyś poszedł do roboty po prostu. No ale zapłaciłem 100 zł. Ciężko na to pracowałem. A ciężko pożyczyłeś, kurwa, od nas. A tyś pracował. Dobra, drugi mandat też spłaciłem. Sokaczkowi za metro oddałem, co dostałem w mecie. Ale ten 500, kurwa, dostał go, nigdy nie spłacaj. No tak nic nie siada. Ty, Dawid, a te 500 za to jest mandat? No, za brak biletu w autobusie. Młodyciany geniusz. Ej, dobra, ja się zmutuję, obejrzę pewien materiał i do was przyjdę zaraz, dobra? Dobra. Brak okien, byś zgubił czas. Gry, których zwycięstwo jest serwowane w odpowiednich dawkach, byś zawsze chciał grać dalej. No i mistrzowskie wykorzystanie psychologii i statystyki, by gra była ustawiona już od samego początku. Ludzie kochają hazard i związane z nim ryzyko, a przynajmniej co jakiś czas lubią się temu oddawać. Świadczy o tym niegasnąca popularność wszelkiego rodzaju gier losowych, zakładów i innych, które tę potrzebę zaspokajają. Według niektórych szacunków regularnie hazard uprawia nawet 1,6 miliarda ludzi, a 4,2 miliarda zagra chociaż raz. Dobra, Ignacy pewnie w chuj leci, bo chce wszystko dla siebie zagarnąć, żeby nikt paternu nie odkrył. Istnieją liczne badania, które udowadniają, że lubimy małe szanse na duże nagrody. No. Widząc, że jedno na kilka tysięcy losowań da nam setki tysięcy wygranych, gotowi jesteśmy wydawać na możliwość gry, bo w końcu się odbijemy. Na każdej istniejącej w kasynie grze kasyno będzie miało przewagę od 2 do 5%. Jedynym wyjątkiem jest blackjack, który umożliwia zastosowanie metod matematycznych i osiągnięcie drobnej przewagi nad kasynem. Wymaga to jednak dobrej znajomości gry. Jednak co do zasady na każdym kroku w kasynie będziemy tracić. Chociaż nie są to aż tak duże sumy, przynajmniej procentowo. Często też wpadamy w tak zwany paradoks hazardzisty. To błąd poznawczy polegający na tym, że lubimy traktować ciąg wydarzeń niezależnych od siebie jako zdarzenia zależne. W skrócie, jeśli podczas ruletki 10 razy wypadło czarne, to uważamy, że szanse na czerwone są niemal pewne, mimo że cały czas są takie same. Przez to możemy grać w różne gry do samego końca, bo uważamy, że nasze przegrane zwiększają prawdopodobieństwo wygranej. Między innymi właśnie te mechanizmy wykorzystują kasyna, a bardzo często działają one po prostu na ludzkim nieszczęściu. W kasynach nie znajdziemy okien ani zegarów, bo przez nie moglibyśmy zorientować się, ile czasu już straciliśmy. Podłoga będzie wymalowana w jaskrawe. No, ja raz pamiętam. Zorientowałem się, że jest za późno, jak przyszli panowie, kurwa, z wózkiem metalowym i powiedzieli, że jest 7 rano i muszą kasety wymienić. Wtedy powiedziałem tak, what? Kasyna będą wykorzystywać what? Spokojną tego muzykę i przyjemne zapachy, byśmy mogli się zrelaksować. W pewien sposób będzie to wpływać na naszą podświadomość, byśmy chcieli wracać i czuć spokój. Dodajmy do tego to, jak stworzone są gry w kasynach i na dobrą sprawę mamy maszynę, która zbudowana jest na ludzkich słabościach. Jest to maszyna, która jest ogromna. W 2018 roku na hazard wydano 161 miliardów dolarów.
w Las Vegas. Miasto znane właśnie z hazardu, rocznie zarabia na nim 7 miliardów dolarów. W Japonii szacuje się ilość nielegalnych kasyn na 200 tysięcy, a ich zarobki na 10 miliardów dolarów. Bo mimo wielu zakazów, nielegalne zakłady i hazard mają się bardzo dobrze. Hazard jest elementem wielu gier i nie był on uregulowany przez wiele lat, prowadząc do tego, że wiele osób w młodym wieku miało z nim styczność. Wokół tego tematu narosły liczne kontrowersje, w których zamieszane są nawet popularne osoby na Twitchu, jak największy streamer na platformie XQC. Nie tylko promował on serwisy hazardowe, to jeszcze sam przyznał się do stracenia nawet 2 milionów dolarów, a jego widzowie poprzez jego link mieli postawić łącznie nawet 119 milionów dolarów, przy czym wielu z nich mogło być niepełnoletnich. Na dzisiaj to wszystko, mam nadzieję, że odcinek przypadł wam do gustu, zachęcam. Wszystko. Ej, słuchaj. Pierdol, szybko, wychodź szybko stąd, wychodź stąd. Wychodź z tego Breaking Bada i czerwony. I co? Nie słuchaj. Serio. Alin czerwone? Serio. Czerwone, wszystko. Dobra, mów wam popem. Zobaczmy. Ale podkręciła na zielone. Siado, chuj. Nie dość, że czerwone. Dobra, popo, teraz idę. Teraz czerwone, bo zobacz, były wcześniej też trzy czarne i później już czerwone. Dobra, Olin. Ale kacyk. Ideon, spoko, zajdź do porady, nie? Ej, dobra, przecież oni wszystko na odwrót robią, co ja. Jest, kurwa, oddało! Dało, najlepsze. Nie, najlepsze to jest Place of Gold. Dobra. Zaraz kolejne pieniądze będą. I cyganki niech da, cyganki są najlepsze. Jak bonusik się będzie na to. Dzwoni. Dzwoni. Zadzwonił z telewem. Co jest? Kurwa, ale on zadzwonił, ty! Oho! Dziady! Dzwoni! Olusiana! Dzwonił dziady! Ja pierdolę! Dzwoniące dziady! Jo! Na zero! Jest na zero już! Dziady! Cyganka z wężem! O, pigwin! Olusiana! 120 wygrał, nie? No! Ej, ale mi gorąco, muszę okno otworzyć! I dzwoni! Ale cyganka fajna, ty! I dzwoni cyganka teraz, odbieraj! Oj, chodź! Jest! Uch, skurwaj! Jest! Dobra! Trzyjcie, co macie! Pamiętajcie, wtorkowe automaty zawsze dają! Już mam 100! Na zero, wychodzi. Bo jeszcze mówiłem chwilę temu, że nie będę miał co jeść, a już mam! A może cyganka? O, jest cyganka! Pa, jak ona dymi. To jest jak czerwona, i to jest jak skrzynia czerwona w tych kurwa. A, 3 dychy! 36! Także... O kurwa, ty! Ile cyganka ukradła cyganki? Co jest? Ale obrabowany bank, kurwa. Ale kino! Ja pierdolę! Jak wszystkie zapełni, to on granda. Czyli 4 koła złoty. Ja? Jak mi zajmie 4 koła, to człowieku... Do końca życia. Na czerwone, nie? Potem. Już całe wakacje mogę sobie chlać. Nie. Jak się podoba. No nie. Szkoda. O! Major, nie? Major. Major. Przecież ty wygrałeś za 250 złotych. Ja pierdolę. 366, dobra, nie? Dobra, jak coś jestem królem kasyna na tym Discordzie. Wypłać to teraz. Nie, no do 300 i wypłacam. Dobra, idę stąd, na razie. Nie, nic. Kręcimy. A pochwaliłeś się mamie już, że wygrałeś? Jutro jak wstanie się i pochwalę. Złącz nie dają. Kurwa. Dlatego jak wstaniesz, to już nie będzie tych 300 złotych. No co? Będzie. My go dopiero. Ale będzie więcej. Elo? Dzięki. No, coś mówiłeś? O kurwa, 160 zł, ja pierdolę. Ja pierdolę. Wszystko. Dzięki za adres. Debil. Ja pierdolę, podjarał się, że wygrał i od razu do wypłaty, kurwa. Wyłączam domofon dzisiaj, dzięki. Ale chłop właśnie zarobił na wszystkie mandaty, nie? To nie ten z mandatami? Aha. A, to jeszcze inny był. I życzę wam dużo zdrówka i do zobaczenia w środę koło 13. Na nowym mieszkaniu już chyba nawet będzie. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać. Na razicho.